Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Niedziela, 19 dzień marca, 10 finałowy, ostatni dzień tegorocznej edycji turnieju Roer. Tadeusz, gratuluję. Przetrwaliśmy, przeżyliśmy. Zakładam, że te trzy serie już przeżyjemy, a nie było łatwo. Po pierwsze, to już piąty miesiąc sezonu sobie leci, a druga sprawa, że całe to pucharowe środowisko przypominało raczej ośrodek zdrowia w Wejherowie w sezonie grypowym. No i tak, momentami naprawdę choroba była wszędzie, wirusy, zarazki, no wszyscy w maskach albo wszyscy bez masek i po prostu kaszleni, no pociągali nosem, no było ciężko, no ale jakoś wygląda na to, że dojeżdżamy do końca, chociaż jeszcze póki co to tylko do końca rowera. No bo nie mówmy o końcu sezonu, gdzie jeszcze dwa znakomite weekendy przed nami. Znakomite. Inni pociągają nosem, a nas pociągają skoki narciarskie. To, co przebija się tutaj z tła, ten norweski zawodziciel Wodzirej, co to się odbywa tak naprawdę? Jakiś taki baby rower. Mamy baby Jodę, baby Stocha, czyli Pawła Wąska, a tutaj baby rower się odbywa. Ale tak po prawdzie zupełnie przyjemnie to wygląda, bo tam i Anna od Instrem macha tym dzieciakom, i Silly Obset. No musi to być przeżycie. No dla tych małych dzieciaczku na pewno. No, ja tam widziałem, z jakim podziwem patrzyły na Maren, tam cała ta taka gromadka, to po prostu dla nich jest to prawdziwa idolka. No a jak ktoś jeszcze może im machnąć chorągiewką do startu taki, no to myślę, że to dodatkowe wyróżnienie. To jeszcze zdanie o skokach kobiet. Rano, jak zapewne Państwo widzieli, odbył się historyczny konkurs kobiety 226 metrów. Takim rekordem kobiecym świata kończy się ta próba historyczna. Panie dały radę, wyszły z ram stereotypów, które my, źli mężczyźni, przez lata budowaliśmy. Tak, no myślę, że konkurs jak najbardziej na plus i wczorajszy dzień i dzisiejszy pokazały, że panie potrafią latać, może nie wszystkie jeszcze, może nie każdy tutaj potrafi ponad 200 metrów polecieć, ale to podobnie jest w skokach męskich, no więc... Cóż, myślę, że egzamin zdany na piątkę z plusem i widzieliśmy parę naprawdę niesamowitych lotów. O 14.30 prolog mężczyzn i to wszystko nam otworzy Anders van Emmel, były rekordzista świata, teraz się przygotowałem, to było 251,5 metra kilka lat temu właśnie tutaj w Vikersund. Tadeusz, dlaczego Anders van Emmel to jest postać bardzo bliska skijumping.pl? Oj, to jest troszkę skomplikowana historia, ale dawno, dawno temu lokalna norweska gazeta z jego rodzinnego miasteczka poprosiła mnie o zdjęcia i ta historia się ciągnie właściwie aż do dziś dnia, gdy Anders gdzieś startuje, gdy wraca na skocznie. No to zawsze te zdjęcia gdzieś tam podsyłam. Często mieliśmy jakieś takie specjalne akcje. Dominik nawet dla tej gazety kiedyś na igrzyskach robił zdjęcia, z kolei dla innych sportowców, to braci Bo, jeśli dobrze tak, bracia Bo, bracia B, biatloniści. Co to była za dziwna przygoda? Tak, no w każdym razie mamy sentyment do tego i do gazety norweskiej, no i oczywiście do samego Andersa, który dzisiaj no, odda ostatni skok. Nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało, czy się zakwalifikuje do konkursu, czy będzie jakieś takie specjalne pożegnanie, no ale na pewno będziemy troszkę wzruszeni. Na pewno będziemy wzruszeni, oby tym razem jury nie wycięło go tak, jak w piątek miało to miejsce. No i o 16 konkurs indywidualny, jak zawsze na lotach 40 zawodników, 61 przystąpi do kwalifikacji, 6 Polaków, znowu będzie trzeba się wykazać, żeby do zawodów w ogóle się dostać. Tak, no nie będzie wcale łatwo, przypomnijmy, tylko 40 zawodników. No sporo dobrych skoczków potrafi nie zakwalifikować się do tych zawodów w lotach, więc...
No, trzymamy kciuki za naszych lotników, za naszych skoczków, no bo no, wczoraj nie było aż tak fajnie. Trochę brakowało do tego, żebyśmy tutaj pełni tryskali dobrym nastrojem po tych zawodach. Myślę, że tak naprawdę zadowolony w pełni był tylko Aleksander Zniszczoł, no bo 18 miejsce to było dobra lokata, niezłe skoki, no zresztą to czarodziej dobrego humoru. Czarodziej zawsze jest pozytywnie nastawiony do życia. Myślę, że zadowolony po tym dniu na pewno będzie Halvor Egner Granerud, bo to wszystko układa się w ten sposób, że on zapewni sobie dzisiaj kryształową kulę, bo to musi być tak. Jeżeli Dawid Kubacki nie wygra, to się wydarzy. Czy Dawid wygra? No ja życzę tego Dawidowi, tak jak w Lillehammer, ale będzie niezmiernie trudno o to przy takich lotnikach. A drugi warunek to Halvor po prostu jak będzie 17 i wyżej, to też to się wydarzy, nie patrząc na innych. Tak, no więc szansa jest dzisiaj ogromna, więc no cóż, można powoli już gratulować Halvorowi tej kryształowej kuli. No dla nas troszkę szkoda, no bo wiadomo, Dawid Kubacki tak długo liderował w Pucharze Świata, że wydawało się, że jest ogromna szansa na to, że właśnie Polak sięgnie po kryształową kulę, no ale druga część sezonu należała już do Halvora, no i Norweg był jak taka lokomotywa, nie do zatrzymania. Do Halvora, sportowego potwora, ale nie będziemy marudzić, to i tak jest wspaniała zima w wykonaniu Dawida Kubackiego. Były takie zimy, kiedy to by spokojnie dało główną nagrodę. Tak, tak, no bywało, że zawodnicy zdobywali dużo, dużo mniej punktów niż ma teraz Dawid, a i tak sięgali po to najwyższe trofeum, więc no troszkę pechowo po prostu można powiedzieć, że Dawid gdyby trafił na nieco inny sezon, na nieco słabszych przeciwników, w słabszej dyspozycji, to by to inaczej się wszystko potoczyło. No ale nie ma co gdybać. Jest jak jest. Trzeba się cieszyć tym, że ta rywalizacja jest na wysokim poziomie, że jest tylu zawodników, którzy jednak stawali i na podium, i na najwyższym stopniu podium, bo bywały sezony, gdzie właściwie też był tak zdominowany przez jednego zawodnika, że to naprawdę już było nudne. O gdybologii pogodowej jeszcze na sam koniec, bo straszono nas opadami deszczu. Tutaj takie nieśmiałe krople spadały podczas zawodów kobiet, ale na razie nawet się rozpogadza delikatnie. Tak, tak, te kilka kropel tam spadło, na razie gdzieś sobie poszło i nie zapowiada się, żeby znowu miało padać, ale nie zapeszamy. Możliwe też, że jakieś tam lekkie podmuchy wiatru się pojawią, no bo ta pogoda jest taka dzisiaj trochę bardziej wiosenna niż zimowa i może być różnie, ale mam nadzieję, że te warunki będą jednak sprawiedliwe. Tak czy siak, dziękujemy za cały ten norweski turniej, za tegoroczną edycję. 10 dni ciągiem. Te zdjęcia, te wywiady raz były znakomite, innym razem były trochę gorsze. Tak to czasami w sporcie bywa, ale my broni nie składamy. Jeszcze Lahti, jeszcze Planica, a jeżeli to się uda odpukać, to przejedziemy cały sezon. Nie ma takich dziennikarzy innych. O, jaki ty jesteś skromny. No, ale no, fakt jest, że zawsze jest to jakiś powód do zadowolenia, do dumy, gdy uda się cały ten sezon zaliczyć, no bo w zeszłym roku się nie udało. No, głównie z mojej winy. Ja tutaj... To nie twoja wina, to tak się wydarzyło. No, trochę tak. No i te igrzyska tam nas pociągnęły w dół, no ale po prostu no, nie udało się nam zeszłej zimy całe przejeździć. Tutaj wszystko wskazuje na to, nie zapeszając oczywiście, że się uda na razie. No i cóż, no cieszymy się, że mogliśmy być z wami, to zawsze ogromna przyjemność fotografować i wywiady robić, no ale na podsumowania myślę przyjdzie jeszcze czas. Na razie skupiamy się na dzisiejszym dniu, no i na kolejnych zawodach, które już w Lahti za tydzień. A co zjedliśmy gofrów, to nasze.